Siemano, z tej strony Mrożony, mamy 153 dni do matury. Dzisiaj muszę zjeść jeszcze jak najwięcej owoców, których znajdę w domu. Wiem, że jeszcze na dole gdzieś się znajdują jakieś takie oto pomarańczki. Mandarynki już wpieprzyłem wszystkie wczoraj, a zaraz wam powiem dlaczego. Jak wiecie, albo i nie, od kilku tygodni mam naprawdę poważne problemy z nogą. Strasznie mnie boli w momencie, kiedy długo siedzę, potem wstaję, albo leżę rano i wstaję. No nieistotne. W każdym razie poszedłem do lekarza rodzinnego, no skierowanie oczywiście do ortopedy, no ale powiedzieli mi, że lepiej do ortopedy nie iść, żeby bez, nie wiem, bez żadnego prześwietlenia. No to mi powiedziała, zrób sobie prześwietlenie tutaj w biodrze, wiecie, no, żeby kogoś. Okazało się, że jest okej, okay, nawet tutaj jest to zdjęcie. Poszedłem do ortopedy w tą sobotę, co teraz była. No i pomajtał mi tymi nogami w górę, w dół, w lewo, w prawo, jedną, drugą. No i powiedział, że no sorry. I napisał mi zwolnienie z WF-u do końca stycznia. Gdzie mnie naprawdę bardzo mocno dobił. Bo jak ja mam nie móc ćwiczyć normalnie, czy chodzić, biegać do końca stycznia, no to masakra. Ale także dał mi skierowanie na prześwietlenie tego odcinka tutaj lędźwowego, krzyżowego. No wiadomo, o co chodzi. Ponieważ tam może coś mi się przesunęło, nie wiem, coś może uciskać na nerw. No w każdym razie ten ból nogi może być spowodowany czymś od kręgosłupa. No i z racji, że pracownia RTG najbliższa jest ktoś w mieście obok, ale jakby nie po drodze mi, jak jeżdżę do Częstochowy, więc wyszło na to, że skoro tam pracownia jest do 18, to stwierdziłem, że pojadę sobie w jeden dzień, kiedy tam lekcję mam krócej, bo zdążę akurat dojechać tym busem właśnie do tego miasteczka, zrobię sobie to zdjęcie, odbiorę tam na następny dzień, bo tam trzeba zostawić, żeby z opisem, coś tam i będzie gitara, bo będę miał na sobotę. No i słuchajcie, no i oczywiście poszedłem dzisiaj, pojechałem właśnie do tego lekarza, idę sobie dreptam tam na górę, dzień dobry, daję panu karteczkę, na pan do mnie, ale ty wiesz, że trzeba na czczo przyjść, nie? No po prostu masakra, żadnej takiej informacji w ogóle mi ten ortopeda mój nie powiedział, że muszę przyjść na czczo, że muszę się przygotować do tego. Dopiero teraz właśnie dostałem jakieś tu instrukcje, że mam żreć espumisan dwa dni przed i mam pójść na czczo na to badanie, na to prześwietlenie, bo po prostu ten odcinek kręgosłupa, który ja mam mieć prześwietlony, on tam jest z obok, jest jama brzuszna, jelita i tak dalej. Jak coś tam się przemieszcza, to może coś źle wyjść na prześwietleniu. I całe szczęście, że byłem tam dzisiaj, ponieważ umówiłem się na jakby najbliższy możliwy termin, czyli na piątek, ponieważ muszę właśnie dwa dni teraz, czyli środa jutro i czwartek, żreć espumisan i nie jeść na przykład owoców! Nie jeść owoców, no dobra, to tam ani surówek i to po prostu masakra, bo to... Jakby nie mógł powiedzieć nie żreć cukierków czy tam słodyczy, bo ja generalnie słodyczy nie bardzo właśnie wolę, jakieś tam owoce. Cytrusy to już w ogóle, mandarynki, pomarańcze to są rzeczy, które bardzo lubię. Mam też nie pić nic gazowanego, ale całe szczęście mój arsenał piciowy, że tak powiem, od wielu lat składa się tylko i wyłącznie z wody niegazowanej. Także od jutra czeka mnie wpieprzanie takich oto ładnych tableteczek. To tak fajnie, śmiesznie brzęczą. Ale cała ta sytuacja dzisiejsza skłania mnie do takich przemyśleń, bo to nawet nie chodzi o to, że straciłem ten czas, że tam pojechałem, bo to nie było jakoś dużo, zdążyłem tam w miarę szybko pójść akurat na autobus, ale bardziej w tej sytuacji martwi mnie fakt, że gdybym zdecydował się pójść na to prześwietlenie, no chociażby jutro, albo nie wiem, w czwartek, to już bym tego prześwietlenia w ogóle nie zrobił, bo jak widzicie, to trzeba się przygotować dwa dni wcześniej, czyli w sumie trzy dni trzeba mieć zaplanowane na to prześwietlenie. Zastanawiam się, dlaczego ten lekarz w ogóle nic mi na ten temat nie powiedział, bo no mówię, no jutro bym poszedł, pojutrze i koniec, nie ma. No i co, wizyta jest zaklepana, a tu... Nie no, wie pan, panie doktorze, nie zrobiłem tego prześwietlenia, bo z pana jest taka dupa wołowa, że pan mi nie powiedział, że muszę się do niego trzy dni przygotowywać. Nie chodzi mi o to, że lekarz miał mi powiedzieć całe rozpiskę, czego mi wolno w tym czasie, czego mi nie wolno, ale po prostu, żeby powiedział, panie, weź pan pod uwagę, że musisz się do tego badania przygotować dwa dni wcześniej, więc zrób se pan to jak najszybciej. Byłoby wszystko okej. Okay. A na polepszenie sobie humoru mam świadomość, że jutro muszę pisać cztery sprawdziany. No cóż, w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się, życzę wam miłego wieczoru i do jutra, cześć! Tylko wielki mistrz pomarańczy może wyciągnąć nóż z tego owoca. Nikomu się jeszcze nie udało, najmężniejsi próbowali, ale teraz czas na moją kolej. Jestem mistrzem pomarańczy.